Na szczęście możemy wspomagać odporność glikowitą, suplementem diety z naturalnymi źródłami witaminy C, takimi jak czarna porzeczka, czarny bez i malina. Dodatkowo glikowita zawiera jeszcze cynk, więc o odporność nie musimy się martwić. Glikowita rozwija Pytaj o glikowitę w swojej aptece. A jak ktoś się urodzi jako głupio, chytry, najmądrzejszy, staro, malutki, to może być dziadkiem w wieku 25 lat. Także coś nowego w Warszawie, pomiędzy Białymstokiem, Poznaniem, Gdańskim i Krakowem, nad Wisłą śmierdzącą, od Tatr do Gdańska, Polska A pod Bałtykiem. Pozdrawiam. To bardzo dobry pomysł, ale czegoś takiego chyba nie ma. A co na to lekarz? W aptekach dostępne są nowe lizaki Naturcept Kaszel. To bardzo dobre rozwiązanie dla dzieci. Wyrób medyczny Naturcept Lizaki. Łagodzą kaszel, zmniejszają jego częstotliwość i ułatwiają odporność. I bardzo smakują dzieciom. Że jutro Zara Kowala spotka się z Donaldem Trumpem, by rozmawiać o przekazaniu władzy. Administracja prezydenta Obamy potwierdziła, że Trump został zaproszony na takie spotkanie. Sekretarz generalny NATO pogratulował Donaldowi Trumpowi zwycięstwa w wyborach prezydenckich Stanów Zjednoczonych. Jens Stoltenberg podkreślił, że przed sojuszem stoją wyzwania dotyczące bezpieczeństwa. A strong NATO is good for United States. By myśleć o dobrej przyszłości Polski, trzeba zreformować system oświaty, powiedziała premier Beata Szydło. To jest najważniejsze wystąpienie Hillary Clinton. Za chwilę też reporterka Tok FM na rynku w Katowicach, gdzie właśnie rozpoczęła się budowa największego w historii miasta lodowiska. Katarzyna Opińska potwierdził wcześniejszą informację, że prezydent Barack Obama zadzwonił z gratulacjami do swojego następcy, prezydenta elekta Donalda Trumpa. Nie wykluczono, że już jutro obaj politycy spotkają się do rozmawiać o przekazaniu władzy. W oficjalnym oświadczeniu Biały Dom informował, że prezydent Obama zadzwonił z gratulacjami do prezydenta elekta Donalda Trumpa. Wcześniej jeden z byłych bliskich współpracowników odchodzącego prezydenta David Axelrod mówił, że być może już jutro dojdzie do wspólnego spotkania. W komunikacie Białego Domu nie pada terminu ewentualnych rozmów, ale administracja prezydenta Obamy potwierdziła, że Trump został zaproszony na takie spotkanie. Barack Obama miał też zadzwonić do przegranej w wyborach kandydatki demokracji Hillary Clinton, którą wspierał szef kampanii. Obama miał wyrazić podziw za kampanię, jaką prowadził. Kilka lat temu Koska Janusz orzekła w procesie, w którym stroną był Zbigniew Ziobro, obecny minister tamtą sprawę przegrał. Hillary Clinton coraz bardziej zaskakuje swoich zwolenników. Pół godziny temu miała stanąć przed kamerami i wygłosić pierwsze po przegranych wyborach przemówienia, ale jej sztab przełożył do wystąpienia. Wśród północy, gdy już było pewne, że to nie ona, ale nieobliczalny nowojorski miliarder Donald Trump zostanie 45. amerykańskim prezydentem. Kandydatka demokratów nie zdecydowała się na spotkanie ze swoimi zwolennikami. Donald Trump chwalił się w swoim sztabie przed tłumami swoich zwolenników, że Clinton dzwoniła do niego z gratulacjami. Od kilku godzin dzwonią kolejni politycy z całego świata, wśród nich prezydent Rosji, który zapewnia, że liczy na współpracę w sprawach międzynarodowych. Słyszeliśmy przedwyborcze deklaracje, które wskazywały na jego chęć podbudowania dobrych stosunków z Rosją i Stanów Zjednoczonych.
tak jak wiadomo, inwestują to nie nasza wina, że te relacje są jakie są, ale Rosja jest gotowa i chce odbudować dojrzałe stosunki ze Stanami Zjednoczonymi. Wiemy, że nie będzie to łatwe, ale jesteśmy gotowi zrobić to, co do nas należy. Rzecznik Kremla poinformował, że w najbliższym czasie nie ma planów spotkania Putina z Trumpem, a na razie przez kilka miesięcy Moskwa będzie współpracowała z pracującą jeszcze administracją Baracka Obama. Wyniki wyborów prezydenckich w Stanach Zjednoczonych komentują także polscy politycy. Sejmu Karolina Lewicka. Co innego kampania, co innego życie po kampanii. Na to tylko w Europie z nowoczesnej. Kampania ulega nastrojom, ulega emocjom, które są potrzebne po to, żeby wybory wygrać, a potem okazuje się, że zarządzanie pobawi się emocjonalnie, wymaga po prostu bardzo racjonalnego dramatycznego podejścia. Politycy opozycji przekonują też, że triada administracji, kongres, Pentagon nie pozwolą Trumpowi na żadne polityczne szaleństwo. W jednym duchu amerykańska polityka zagraniczna może być w przyszłości mniej przewidywalna. Odwiemy się z tego wicemarszałek Sejmu. Musimy się na to nastawić, że Ameryka będzie skłaniała się do częstszego podejmowania decyzji w pojedynkę. Silna jest w brzyjskiej nadzieja, że podważanie roli NATO czy próby zbliżenia z Rosją stały element retoryki Trumpa przechodzą właśnie na śmietnik historii. Karolina Lewicka, TOK FM. Karolina zaszedł, spotkała się z kuratorami i wojewodami w związku z planowaną reformą o edukacji. To przedstawiciele rządu w terenie, więc ich premier przekonywać nie musi, ale znacząca część nauczycieli wciąż sprzeciwia się zmianom w oświecie. Wczoraj rząd przyjął m.in. plan likwidacji gimnazjów. Problem rządu polega na tym, że nie ma żadnych konkretnych dowodów na to, że gimnazja są złe, mówiła w TOK FM Justyna Słuchacka z Gazety Wyborczej. Pierwsza w Sowecji gimnazjów w maju 30 lat. I ci w Sowecji gimnazjów są najmniej sceptycznie i negatywnie nastawieni do TOK-u. Kiedy popatrzymy na badania międzynarodowe m.in. taką analizę nową węgierską, wynika z niej, że ludzie po gimnazjach, a porównywano ostatnich absolwentów o szkołkowej podstawówki z pierwszych absolwentów gimnazjów, mają wyższe pensje i większą szansę na znalezienie prac. Na 19 listopada Związek Nauczycielstwa Polskiego zaplanował ogólnopolską manifestację w Warszawie. Paliwo średniej jakości na 98 przebadanych próbek na pomorzu zachodnim. Inspekcja handlowa zakwestionowała jakość 5. Sprawa trafiła do prokuratury. Sebastian Wierciak. Zakwestionowane próbki paliw dotyczą stacji z Koszalina i okolicznych miejscowości wymienia Beata Maniusy z Inspekcji Handlowej w Szczecinie. Dotyczą one dwóch próbek oleju napędowego, dwóch próbek benzyny i jednej próbki gazu. Zwiększona ilość dwutlenku buziarki, zaniżona liczba oktanowa mają niekorzystny wpływ na środowisko i pracę silnika. Inspekcja Handlowa zgodnie z przepisami powiadomiła prokuraturę. Piłeczka pozostaje w stronie prokuratury. Co dalej z tym będzie? Czekamy na te rozstrzygnięcie. O nieprawidłowościach na stacjach paliw wywie już także Urząd Kontroli Skarbowej i Urząd Komunikacji Energetycznej. Właściciele stacji będą mieć kłopoty. Ze Szczecina Sebastian Wierciak, TOK FM. Coraz bardziej zimowy pejzaż za oknami w centralnej Polsce. Dziś już oficie pojawił się śnieg. Do zimy przygotowują się także Katowice. Na Bliskim Rynku już niebawem będzie można za darmo jeździć na łyżwach. Ruszyła budowa lodowiska, które w tym roku ma być większe niż w poprzednich latach. Daria Klim-Zastępiel rozmawiała z robotnikami. Skoro łatwo się ślizga, to i ślizgawka łatwo zrobić. A ile to nam jeszcze zajmie? Temperatury spadły, my przygotowujemy się do sezonu zimowego. Joanna Górska, Wydział Komunikacji Społecznej Metro Ruchu. Będzie to największa w historii. Tafla tego lodowiska będzie wynosić około 300 metrów. Tak tam nie ma. 300 metrów na takie miasto, dobry pomysł. Bardzo nam wychodzą to w tym roku. Mniejsze zadanie z prawdą wykorzystamy. Rano jak się idzie do pracy, super z tymi światełkami. Tylko niech napisze zima, żeby wykorzystali z tego więcej. A będzie się pan ślizgał? Sekretarz generalny NATO przypomniał, że ten teraz odwołał się do artykułu 5 o wzajemnej obronie. Było to po atakach terrorystycznych na Stany Zjednoczone. Katowickie lodowisko ma być otwarte za dwa tygodnie. Kolejne informacje o 16:20. Wspierali także Stany Zjednoczone podczas wojny w Afganistanie. Temperatura będzie sprzyjała tej nocy temu, by na ulicach i chodnikach powstawały lodowiska. Minus 7 stopni ma być w Zakopanem, minus 3 w Kielcach, Krakowie i Katowicach, minus 1 nocą w Warszawie i we Wrocławiu. Nie mamy szans na poprawę pogody i wieczorem i w nocy niemal wszędzie może padać deszcz ze śniegiem i śnieg. Radio TOK FM, pierwsze radio informacyjne. To o 0,6 punktu procentowego mniej niż wiosenne prognozy. Przewidywanie Komisji Europejskiej wynika, że w przyszłym roku polska gospodarka przyspieszy i będzie rozwijała się w tempie 3,4% PKB. Polska w tym roku będzie na
na 8 miejscu w całej Unii Europejskiej. Najszybciej będzie rozwijała się gospodarka Rumunii. Na kolejnych miejscach będą Malta, Irlandia, Luksemburg, Słowacja, Szwecja oraz Hiszpania. Najnowsze dane przedstawił komisarz do spraw gospodarczych Tiermans Komisji. Wśród największych krajów wzrost gospodarczy w tym roku powyżej średniej unijnej odnotowano m.in. w Polsce, czyli 40% PKB. Komisja mówi o wysokim popycie krajowym, ale w porównaniu z majowymi prognozami obniżyła przewidywania dotyczące tegorocznego wzrostu gospodarczego. Jako możliwe przyczyny tej sytuacji Bruksela wskazała na spadek inwestycji, co może być związane z wolniejszym startem projektów sfinansowanych z nowego unijnego budżetu. Komisja obniżyła także prognozy dotyczące tegorocznego deficytu finansów publicznych. Teraz Bruksela szacuje, że będzie on na poziomie 2,4% PKB. W przyszłym roku natomiast deficyt ma wzrosnąć do poziomu dozwolonego unijnymi regulacjami, czyli do 3% PKB. Beata Połęcka, Polskie Radio, Bruksela. Eksperci z Brukseli napisali, że jest to spowodowane rosnącymi kosztami wprowadzonego programu Rodzina 500+ i planowanym obniżeniem wieku emerytalnego. Premier Beata Szydło i minister Anna Zalewska rozmawiały z kuratorami oświaty i wojewodami o reformie edukacji. Premier powiedziała, że zmiany w prawie oświatowym to reforma, której potrzebują polskie szkoły. Właśnie tutaj bym się nie do końca z tym zgodził, że to jest izolacjonizm, ponieważ rzeczywiście Stanów Zjednoczonych jako mocarstwa światowego nie stać na to i ekonomicznie, i wojskowo, żeby się zamknąć za tymi dwoma oceanami, co jest potencjalnie niebezpieczeństwem większym. Jest dużo bardziej transakcyjne podchodzenie do swoich i sojuszników, i do wrogów, czyli podejście do biznesowe. Którzy mylą ten transakcjonizm z realpolitik. No właśnie, bo to nie do końca w ten sposób musi być, ale coś tutaj wspólnego również jest. Przez ostatnie 70 lat w ocenie amerykańskich elit, które prowadziły politykę zagraniczną, to tym interesem Stanów Zjednoczonych była współpraca w systemie sojuszu. To nie jest coś, co łatwo zmienić. Pamiętajmy, to też nie jest tak, co widzę, że można przyjść, włożyć światło. Za to, jak prezydent Stanów Zjednoczonych postrzega te sojusze, ma jak najbardziej duże znaczenie, ponieważ on jest w dużym stopniu nieograniczony przez inne instytucje, jeżeli chodzi o prowadzenie polityki zagranicznej. Przeciwieństwo do wewnętrznej, dokładnie o odmowie wstęcia śledztwa w sprawie Amberbank, którą podjęła prokurator Barbara Pijanko, była błędna, powiedział przed Komisją Śledczą gdański prokurator Witold Niczołowski. Jednocześnie pozytywnie ocenił sojusz w pracy swojej podwładnej. Ta deklaracja jest jednym z najmocniejszych akcentów dzisiejszego przesłuchania Witolda Niczołowskiego, który kierował prokuraturą rejonową w Gdańsku, gdzie jeszcze w czasie, gdy trafiło do niej zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa przez właścicieli Amberbank. Sprawą zajmuje się reporterka Polskiego Radia 24, Ewa Wesołowska. Przez większą część przesłuchania prokurator Witold Niczołowski unikał odpowiedzi na pytania. Zna pan mniej więcej nazwiska? Znaczy, to są nazwiska, pan ocenia, bo nawet nie przejdziemy. Nazwiska, które się w tym momencie pojawiają, to są nazwiska mainstreamowe, czyli takich spraw wpływających do tej jednostki. Wydawało się, którzy zawsze byli zaangażowani w sojusze. Moja wiedza w zakresie to jest działań podejmowanych w prokuraturze rejonowej Gdańsk-Gdańsk w tej sprawie pochodzi wyłącznie ze środków masowego przekazu. Autorem zawiadomienia o możliwości popełnienia przestępstwa przez właścicieli Amberbank była Komisja Nadzoru Finansowego. KNF podejrzewała, że małżeństwo chce prowadzić działalność bankową bez stosownych zezwoleń. Mimo wątpliwości komisji, prokuratura kierowana wówczas przez Witolda Niczołowskiego odmówiła wszczęcia postępowania. Przypomniała przewodnicząca Komisji Śledczej Małgorzata Wasserman w sprawach sprawiedliwości. Dodam dla opinii publicznej, że Komisja Nadzoru Finansowego ponad to pisała, że zwracała się do spółki wielokrotnie udostępnienie wszelkich danych, to znaczy treści wzorów umów, regulaminów kontraktów na obrót i przechowywanie oraz informacji dotyczących pożyczek, była zwodzona, na co załącza państwu kopię wymiany z Marcinem P. informacji i na końcu nie uzyskała od nich żadnej informacji. Rozpoczęcia śledztwa podpisała się podwładna prokuratora Niczołowskiego Barbara Kijanko. Jej decyzję podważył sąd. Wobec tego przewodnicząca Komisji Śledczej pytała prokuratora Niczołowskiego, jak zareagował na tę sytuację i czy
Europa, kolejni liderzy oczywiście gratulują Trumpowi, ale są dystansami, którzy wprost mówią, że to jest bardzo niepokojąca wiadomość i też taki przekaz, że Europa będzie musiała wziąć więcej odpowiedzialności za siebie, dlatego że to jest takie poczucie, że niekoniecznie będzie zawsze musiała liczyć na Trumpa. Sytuacja taka, żeby nie wykonywał czynności w poszczególnych sprawach. Prokurator Michałowski wielokrotnie zaznaczał, że to były tej związane, za którą Amber Gold uzna zapewne prokuratora Barbara Kijanko, która miała swoje zeznania przed komisją szkole wczoraj, jednak nie stawiła się na wezwanie posłów ze względu na zły stan zdrowia. Ewa Wosążnik, Polskie Radio 24. Czule Jusku pod Warszawą wmurowano kamień do jego podbudowy muzeum i do opisów kiedy. Uroczy pościg jej udział krew dla całka, a także przedstawiciele władz państwowych z prezydentem Andrzejem Dudą. Muzeum od nowej odsłonie powstanie w 2018 roku w stulecie odzyskania przez Polskę niepodległości. Prezydent Andrzej Duda mówił, że przed lata komunizmu pamięć o marszałku Piłsudskim była czymś niepożądanym. Wielki bohater nie doczekał się jeszcze swojego muzeum. Teraz to się zmieni, podkreślał prezydent. Największy obok Ojca Świętego naszego Świętego Jana Pawła II, Polak XX wieku. Z całą pewnością wielki wizjoner, który swoją wizję zdołał zrealizować. Prezydent dodawał, że legenda o Józefie Piłsudskim trwała już za jego życia i trwa też wiele lat po śmierci marszałka. Bo tylko człowiek o tak niezwykłej osobowości mógł zrealizować tak niezwykłe, nieprawdopodobne w ogóle jak na tamte czasy dzieło. Krzysztof Jaraczewski, dyrektor muzeum i wnuk marszałka, mówił, że instytucja ma być miejscem przekazywania szerszej idei Józefa Piłsudskiego. Będą programy zachęcający do refleksji, jak i do czynu, kształtujące podstawę obywatelską i służbę państwu. Będzie to miejsce spotkań i dialogu. Muzeum będzie się składać z dwóch części. Pierwszą stanowi historyczny dworek Kilusin, a drugą będzie nowoczesny budynek z ekspozycją stałą. Roger Moros, Polskie Radio. Oni są tak nieprzewidywalni oboje, że ta współpraca wcale nie musi być taka. Dziś się wkrają po chmury, spodziewane zachmurzenie duże lub całkowite i deszcz ze śniegiem lub sam śnieg. Temperatura od 1 stopnia na Suwalszczyźnie do 2 na Pomorzu, Mazowszu i Lubelszczyźnie, 3 stopni dzisiaj w Wielkopolsce, na Dolnym Śląsku i na Podkarpaciu i do 5 stopni miejscami na Śląsku. Wiatr słaby, zmienny i jedynie na wybrzeżu słaby i umiarkowany południowy, a ciśnienie dzisiaj wynosi 996 hektopaskali i będzie ulegało wahaniom. To, że będzie próba zrobienia takiego dealu, to nie oznacza, że ten deal się uda. I też oczywiście chodzi o pytanie, jakie parametry miałoby takie teraz rozumienie. Na 18 urodziny w MediaMarkt. Tutaj my jako Polska, my jako Sojusz, 50-krotnym zoomem optycznym i możliwością nagrywania filmów w jakości HD już za 1349 zł. No, podstawowe interesy, ale również i wartości nie zostały przehandlowane. Ale czy na pewno będzie się dobrze trzymać? Mówię, obawiam się o moje wrażliwe dziąsła. Tego trzymamy kciuki, że bo niestety tyle możemy zrobić, że to się nie wydarzy. To jest też coś, co moi pacjenci stosowali różne kremy mocujące, ale już kiedy polecam im proteiki, krem mocujący z aloesem, mam pewność, że czują się komfortowo. Na koniec, ale będziemy jeszcze tego wiele razy wracać. Jest taki dowcip, aż dziennik zrobił. Agencja wywiadu uspokaja, Donald Trump zlokalizuje Polskę na mapie najwcześniej w 2020 roku. Co jest dla nas najważniejsze? Czy czego się mamy obawiać, albo na co mieć nadzieję? Na wprowadzeniu postanowień ze szczytu w Warszawie NATO-wskiego i zatrzymania tych procesów implementacji, czyli przeniesienia wojsk. Te wojska muszą się pojawić. Pojawią się w lutym i w kwietniu. Będzie już nowa administracja. Ale nie doprowadzeniu trzymamy kciuki za brak resetu z Rosją i za utrzymanie zaangażowania Stanów Zjednoczonych w ład światowych. To są te trzy rzeczy. Michał Baranowski, dyrektor Biura Marszałka, German Marszał Handlu Państwa. Właśnie bardzo dziękuję. Dziękuję. Wspierające odporność. Świat to podgląd. Najważniejsze, pomagające utrzymanie zdrowych zatok. A, i tymianek. Suplementy diety Renopur S dla zdrowej zatok. Teraz także tabletki Renopur S zatoki mózgu zawierające 8 składników ziołowych. Każdy kucharz wie, że jeśli chodzi o warzywa i owoce, najważniejsze jest świeżo. No to dobre powinno być świeżo zerwane, świeżo zebrane. Przede wszystkim codziennie dostarczone prosto na ryneczek Lidla. A już teraz na ryneczku Lidla. Słodkie i soczyste mandaryny. Dla tych, którzy cenią innowacyjne rozwiązania, perfekcje w każdym detalu oraz techniczną przyjemność.
Pani doktor, jak bumerang wraca temat kaszlu u dzieci. Czy rodzice potrafią go rozpoznać? Bywa, że rodzice mają problem z jego rozpoznaniem. Dlatego polecam wyrób medyczny Herbapex Junior. To takie proste? Tak, to sprawdzone rozwiązanie zarówno na kaszel suchy, czyli jak i mokry. Skuteczność jest ważna dla rodziców, ale jak przekonać dzieci? Herbapex Junior nie tylko działa, ale i świetnie smakuje. To powinno wystarczyć. Herbapex Junior na kaszel suchy i mokry. Zapraszamy na historyczną unikatową wyprzedaż modeli Forda z rocznika 2016. Tylko teraz Ford i teraz Interstate Custom prezentują kolekty za zakresami prezydentem Stanów Zjednoczonych do 30 złotych w ofercie dla jednego do autoryzowanych salonów Forda. Panie Agnieszko, proszę o nagraniach do naszej filmowej imprezy. Intencyjne są standard ma być świetny. Potrzebujemy terenu do spędzania czasu na świeżym powietrzu. No i ma być blisko Warszawy. No nie wiem, czy takie miejsce w ogóle istnieje. Hotel Windsor w Jachance nad Zalewem Zegrzeńskim, tylko 39 km od Warszawy. Imprezy integracyjne na świeżym powietrzu. Hotel Windsor w Jachance nad Zalewem Zegrzeńskim zaprasza. Windsor Hotel.pl. A gdyby tak rzucić to wszystko i pojechać w Bieszczady? A gdyby pojechać w Bieszczady kilka dni, tylko teraz kilka dni będzie w cenie 640 tysięcy złotych. Z nawigacją ksenonowymi reflektorami i nawetem na 4 koła i automatyczną skrzynią biegów. Szczegóły na mini.pl. Zapraszają. Czwórka zdrowa, piątka okej, szóstce mamy, mógłby tak do zrobienia. O, a tu na dziurze ma pan aftę, to pana nie boli? O, ile nie wiem, co mogę z tym zrobić. Proszę kupić w aptece Dezaftan. Dezaftan? To pomaga na aftę. Dezaftan jest niezawodny przy wszelkich zmianach w imię ustnej. Pomaga na aftę, ale również na urazy wywołane przez aparaty ortodontyczne lub protezy, a także na bleźniawki u dzieci. Czyli będę musiał się męczyć. Dezaftan, szybki sposób na aftę i drobne urazy. Więcej na www.dezaftan.pl. Wiele ekspertów twierdzi, że to, co mówił i robił Donald Trump w czasie kampanii wyborczej, to jedno, a to, co będzie mówił i robił w czasie już swojej prezydentury, to drugie. I tonują w nas swoje. Rzeczywiście słyszymy wiele takich komentarzy, że Donald Trump w Białym Domu to nie musi wcale oznaczać nic dobrego ani dla Polski, ani dla Europy. Eksperci, tak jak wspomniałam, tonują w nas swoje, ale tak trudno zapomnieć o tych słowach Donalda Trumpa, o tym, że NATO to jest przestarzała instytucja, o tym, że to, co się dzieje na wschodzie Ukrainy, to jest problem, który powinna rozwiązać Rosja, a Krym rzeczywiście częścią Rosji stać się powinien. Po takich słowach i takich deklaracjach Polska, Warszawa, Unia Europejska powinny się obawiać. Po rozmowie z Barackiem Obamą urzędujący prezydent zadzwonił do zwycięzcy wyborów z gratulacjami. Jak poinformowała menadżer kampanii prezydenta elekta, to była bardzo ciepła rozmowa. Trump został zaproszony na jutro do Białego Domu, by porozmawiać o szczegółach zmiany na stanowisku. Talibowie wezwali Donalda Trumpa do wycofania oddziałów Stanów Zjednoczonych z Afganistanu. W tym kraju stacjonuje obecnie w charakterze doradców i szkoleniowców niemal 10 tysięcy amerykańskich żołnierzy. Prezydent Rosji zadeklarował, że rosyjskie władze są gotowe zrobić wszystko, co trzeba, by odbudować dialog polityczny z Polską. Władimir Putin mówił o tym, odbierając od naszego nowego ambasadora w Moskwie tzw. list uwierzytelniający. Prawie 40% Polaków ma problemy ze słuchem. Tak wynika z danych zebranych w ramach tegorocznej edycji Narodowego Testu Słuchu. Najgorsze wyniki odnotowano w Wielkopolsce, w tym m.in. w Pile, gdzie odsetek osób z niedosłuchami wyniósł 77%. A teraz te kontakty będą bardziej ożywione w momencie, jak pan miał zostało lekko. Ale tak jak mówię, ja nie chcę formułować za daleko. Zapraszam, 200 milionów złotych, tyle Resort Kultury wyda na projekt Niepodległa, który przygotuje Polaków na setną rocznicę odzyskania niepodległości w 2018 roku. Minister Kultury Piotr Gliński zaznacza,
rządu i przedstawiciele Prawa i Sprawiedliwości tutaj w Sejmie pocieszają to spotkanie w czasie kampanii wyborczej Donalda Trumpa z Polonią amerykańską, podkreślają te obietnice zniesienia wiz dla Polaków i ogólnie cieszą się z wyboru Amerykanów. Gratulują takiej właśnie decyzji większości obywatelom amerykańskim i twierdzą, że Donald Trump w Białym Domu to jest właściwa osoba na wasz i że ta zmiana miejsca odbije się korzystnie dla Polski. Wyjątkowe wydarzenie w Narodowym Forum Muzyki premierę będzie mieć wyreżyserowany przez światowej sławy kompozytora Zbigniewa Preissnera spektakl słowno-muzyczny zatytułowany 2016 Dogon, a więcej o nim Przemysław Pozowski. Preissner do Wrocławia przyjeżdża w nowej roli nie tylko twórcy muzyki, ale i jako reżyser. Scenariusz widowiska stworzyła z kolei poetka Ewa Lipska, opierając się na dziełach Seneki i na własnych utworach. W trakcie spektaklu usłyszeć i zobaczyć będzie można m.in. znaną z projektów Dead Can Dance Lizę Gerard, Jerzego Trele, Beatery Bodycką, Annę Szałapak, Edytę Krzemień oraz Jacka Wójcickiego. Czwartkowy spektakl zacznie się o godzinie 19. Dodatkowe pokazy zaplanowano na piątek i sobotę. Z Wrocławia Przemysław Pozowski, Tok FM. Robert De Niro i Julian Moore będą gwiazdami nowego serialu wyprodukowanego przez Amazon. Co więcej, scenariusz do wszystkich odcinków napisze znany mecz bez poradnika pozytywnego myślenia David Russell. Zajmie się on też reżyserią. Nie znamy jeszcze daty premiery serialu, ale wiadomo, że będzie to opowieść o mafii. Kolejne informacje na antenie Radia Tok FM o 16:40. Zapraszam. Pogoda. Wieczorem i w nocy niemal wszędzie może padać deszcz ze śniegiem i śnieg. Do tego w okolicach Poznania, Torunia, Wrocławia i Krakowa mgłę. Nad morzem marznący deszcz. W ogóle wszystko będzie marzło, bo w Zakopanem minus 7 stopni tej nocy. Minus 3 mają wskazywać termometry w Kielcach, Krakowie i Katowicach. Minus 1 ma być w Warszawie i we Wrocławiu. Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne. Z największym państwem na ostatnim globalnym bezpiecznikiem, także tutaj w Europie, to były polskie polityki zagraniczne. Jeżeli nagle okazywałoby się teraz, że prezes Stanów Zjednoczonych jakoś wycofuje aktywność amerykańską z Europy, to byłoby to... Agnieszka Lichnerowicz, zostawiamy Stany Zjednoczone, ale wracamy do tematu pewnie trudniejszego, nie wiem, ciężko to porównywać, ale trudnego. Że więcej pracy profesor Grzegorz Motyka, dyrektor Instytutu Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk, jest Państwa gościem. Dzień dobry, Panie Profesorze. Dzień dobry, Panie. Dzień dobry, Państwo. Jak pewnie Państwo znają z anteny, nie tylko z anteny Znawca Stosunków Polsko-Ukraińskich, autor od Rzezi Wołyńskiej do Akcji Wisła, mówię to książka, która wyszła już parę lat temu, zresztą nagrodzona, a powinnam tak naprawdę bardziej podkreślić tytuł tej najnowszej książki, którą wydało Wydawnictwo Literackie. To jest Wołyń 43, dosyć tytuł taki prosty i znaczący. W jakiś sposób to można chyba powiedzieć jest kontynuacja tej pierwszej książki, ale to, co mi się wydaje ważne i bym bardzo serdecznie Państwa zachęcała do przeczytania tej książki, że ona jest nie tylko pracą historyczną, ale ona jednak cały czas wchodzi w dialog z tymi debatami, które teraz mamy. To znaczy jest takim też w pewnym sensie komentarzem do rzeczywistości dzisiejszej i tej debaty o polityce historycznej, którą mamy. Czy tak to sobie Pan zaplanował, czy tak wyszło? To znaczy tak, to rzeczywiście przynajmniej w tej części dotyczącej spraw ukraińskich. Ja chciałem nie tylko pokazać sam przebieg wydarzeń, samą historię konfliktu polsko-ukraińskiego na Wołyniu, czy sam przebieg antypolskiej akcji UPA w latach 43-45, ale także odnieść się do pewnych kontrowersji, które wokół tych tematów, tej tematyki istnieją i no, całkiem świadomie na szczęście tej książki dotyczy współczesnej polityki historycznej Polski i Ukrainy na tym odcinku wołyńskim, jeśli można tak nieco kolokwialnie powiedzieć. I oczywiście ma Pani rację także, że to jest pewne przedłużenie tej mojej wcześniejszej książki. Ona na spotkaniach z czytelnikami najczęściej się spotykałem rzeczywiście z dwoma pytaniami. Jedno było powszechne, to znaczy, czy... Pytanie, jak oczywiście kolejne rządy to realizowały, ja mam wrażenie. Dlaczego było tak okrutnie? To jest właśnie pytanie, które się we wszystkich możliwych miejscach Polski i nie tylko Polski pojawiało. I drugie, rzadsze, ale także dosyć często spotykane, to znaczy, jak ocenić polskie
dzisiaj również informacje z prokuratury krajowej płyną do nas. Informacje dotyczące ekshumacji ciał ofiar katastrofy smoleńskiej. Prokuratura krajowa uzasadnia, wyjaśnia, dlaczego tak bardzo zależy jej na tym, aby groby ofiar katastrofy smoleńskiej odpierać. I uzasadnia to tym, że informacje, które trafiły do Warszawy w Moskwy, dane dokumenty, fotografii już drugi raz ciał z czasu, kiedy przeprowadzane były sekcje zwłok, są niewiarygodne, niewystarczające i trzeba je zweryfikować, a ciała są jedynymi dowodami w sprawie katastrofy smoleńskiej, dlatego ta bolesna dla wielu rodzin procedura musi być przeprowadzona. Znaczy, to nie był bunt chłopski, ale akcja zaplanowana przez organizacje banderowskie OUPA, czyli organizacje skrajnie nacjonalistyczne, i właśnie one też celowo te zbrodnie popełniali oni barbarzyńsko, żeby stworzyć wrażenie, że był to słuszny bunt chłopski, bunt ukraińskich chłopów przeciwko Polakom. Formalno-prawnej? Nie. Tak, ja jestem zdecydowanym według prokuratora Paszenka jest to, że 90% dokumentacji medycznej obecnego, jest chociaż błędna. W zupełnie kształcie, można powiedzieć przeciwległym kształcie, zarówno w Polsce, jak i na Ukrainie, w który widzi przebieg zbrodni wojsk rosyjskich jako taki masowy zryw uciemiężonych chłopów przeciwko polskim panom. I z tym w celu wczesnej rzeczywistości najważniejszy punkt jest właściwie położony na, nacisk jest położony na masowość. Stworzyło się takie wrażenie, że no większość zachodnich Ukraińców żyjących na tym terenie była uwikłana w zbrodnie przeciwko Polakom. To jest mniej niż 1%. A ja pokazuję, że moim zdaniem to było 35 do 45 tysięcy spraw. Jestem przekonany, chociaż oczywiście tego udowodnić pewnie nigdy nie da, że to jest nawet liczba górna, która raczej powinna być zmniejszona, ponieważ była to bardzo nowoczesna, jeśli można użyć tego słowa, czystka etniczna, o takim ludobójczym rzeczywiście charakterze, czyli zakładająca masowe zbrodnie na ludności cywilnej, ale ubrana w to okrucieństwo po to, żeby wywołać odbiór, że jest to kontynuacja buntów kozackich z XVI, XVII, XVIII wieku. I za tym okrucieństwem często nawet dzisiaj jest bardzo trudno dostrzec Polakom i Ukraińcom tą nowoczesność zbrodni. To, że ona ma właśnie podłoże skrajnie nacjonalistyczne, wynika z założeń tyle ideologicznych, co takich pewnego widzenia geopolitycznego czy militarnego świata przez nacjonalistów. Nacjonaliści po pierwsze zakładają, że panie pośle, czy rząd Platformy Obywatelskiej zrobił wszystko, co było możliwe, aby wyjaśnić przyczynę katastrofy wojny? I ten plan, który tworzą radykalni nacjonaliści, to jest, no właśnie, oni zakładają, że wybicie całej tej mniejszości stworzy tak niepodważalne nowe realia polityczne, że te ziemie już na wieki zawsze będą w ich posiadaniu, w związku z tym należy tego dokonać. Łatwo tu zobaczyć zbieżność między tym widzeniem świata, który charakteryzował starszy, młodoturków w 1915 roku i tak dalej, i tym podobnie. Na takim ludzku, a także niektóre z polskich akcji zemsty dokonywane przez ugrupowania narodowe. Profesor, oczywiście Matyka bardzo dokładnie to opisuje, jak ta koncepcja powstawała, jak ona się zmieniała, czyli koncepcja jednak, trzeba powiedzieć, że celem było wypędzenie Polaków, ale żeby ich wypędzić, jednak mordowali. Tak bym to ujęła, upraszczając. W tym planie było z góry założone, to znaczy zdawano sobie sprawę, że wszystkich się nie wymorduje, że to jest technicznie nawet niemożliwe. Natomiast zakładano, że żeby wypędzić, żeby usunąć, to trzeba dopuścić masowych zbrodni. Te wszystkie warianty planów, bo one się zmieniały, tak czy inaczej zakładały masowość zbrodni. I te wszystkie tutaj fakty znajdą Państwo w książce, ale powiemy też o planach, które o tym, że była to zaplanowana akcja
organizacji banderowców, które jakby wciągały w to wbrew ich woli czasem, a czasem zgodnie z ich wolą chłopów i zasłaniali się za tym barbarzyństwem. Pan się wprawia tym dwóm archetypicznym postawom, jedna powiedzmy, która jest wśród niektórych Polaków, którzy wszyscy uważają, że jest wynikiem zła czy charakter ukraiński, który powodował, że oni byli ci mordercy tacy brutalni, a z kolei na Ukrainie, że to jest no, jakby dwie nastawiałe naprzeciwko siebie dwie grupy i w miarę równo się mordowały. Ale wyczuwam w tym tekście pana jednak pewne zniecierpliwienie ukraińską polityką historyczną. Znaczy, że pisze pan o tym, że gdzieś w latach 90. Spotkali się intelektualiści, czy ileś razy spotykali, przedstawili trochę swoje wersje, toczyli dialog, licząc, że czas doprowadzi do tego, że Ukraińcy, Polacy zbadają tę historię, no ale ma pan poczucie, że czas nie doprowadzi do tego, że już nie ma, starczy. No, panie relacje, rzeczywiście tak, to pewnie mi zwierzamy to zniecierpliwienie, widać to zniecierpliwienie troszeczkę weterana tych wszystkich dyskusji polsko-ukraińskich, które są rzeczywiście no, zwyczajnie niełatwe, bo bardzo często jest tak, że się spotykamy, rozmawiamy i pozostajemy przy własnych stanowiskach, przy czym mamy poczucie, że z drugiej strony padają niekoniecznie na merytoryczne argumenty, padają odpowiedzi merytoryczne, że tak mówiąc, ogólnie. Ja próbuję się nie usprawiedliwiać. To oczywiście tak nie zniecierpliwienie jest po prostu, no, jestem wtedy człowiekiem, a nie tylko naukowcem i najlepiej by było, gdyby zawiesić tutaj swoje emocje całkowicie. Jest też tak, że pewnie można to dostrzec, że ja jestem dosyć przekonany, kiedy czytam polskie źródła, to odrażnia mnie ten stereotyp, który się pojawia w Ukraińce. No kiedy czytam ukraińskie źródła, z kolei ta wizja Polaka, pana i usprawiedliwiania w ten sposób, no nawet najbardziej podczas zbrodni, jest z kolei dla mnie z kolei drażniąca. A ponieważ dużo czytam literatury ukraińskiej, to można odnieść takie wrażenie, że się zajmuje tylko tym to założenie, że każdy potrzebuje czasu, żeby wejść w swoją historię, no to są pewne procesy skomplikowane, społeczne, polityczne, no ale że ma pan poczucie, że to czas nie załatwia, że czas ostro wziąć do roboty. To z całą pewnością, ale moje hasło ostro wziąć się do roboty dotyczy obydwu stron dyskusji i taki zarzut ja też stawiam również polskiej wizji polityce. Ja uważam, że Polska elita, jeśli można tak powiedzieć, naukowa, dziennikarska, również spełniła generalnie swoje zadanie. Natomiast w ostatnie 10 lat w zasadzie w dużej mierze politycy wszystkich opcji, żeby nie było wątpliwości, którzy oczekiwali na takie samoczynne rozwiązanie problemu, nie rozumiejąc, że po prostu tą drugą stroną trzeba dyskutować, wsadzić w gabinet, przedstawiając im jakieś propozycje rozwiązania tego problemu, które byłyby rzetelne wobec faktów, sprawiedliwe wobec wydarzeń, nie usprawiedliwiały zbrodni, a jednocześnie tworzyły takie ramy porozumienia, które pozwoliłyby tej przyszłości ostatecznie odejść do historii. Ja bardzo serdecznie Państwa zachęcam do tej książki. Ona też, co jest ważne, jest bardzo dobrze się czyta, układa wiedzę, którą mamy też w głowie. Nie jest duża, przepraszam, że to mówię, ale moim zdaniem to bywa ważne, więc ja serdecznie Państwa zachęcam, jeszcze tylko powiem, bo już nie zdążymy porozmawiać o tym, ale przyznam, że fragmenty dotyczące jednak też sowieckich pacyfikacji wśród partyzantów ta, no są dla mnie wstrząsające. Myślę, że my też mało na ten temat wiemy. To 450 tysięcy zabitych, aresztowanych, deportowanych. Więc to też myślę, że warto te wszystkie szczegóły tam są. Brakuje mi trochę takiego spojrzenia, ale może to następną książkę, że jednak w Polsce też coś się dzieje z tą pamięcią, prawda? Teraz dużo i to też ma wpływ na dialog z Ukraińcami. To jak my postrzegamy naród, martyrologię, politykę historyczną. Ale to jest zupełnie jednak inna
na opowieść, która skądinąd także jest fascynująca w ten spór lewicy z prawicą dzisiaj, który się odbywa. Na inną ścieżkę. Profesor Grzegorz Motyka, dyrektor Instytutu Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk i autor Wołynia 43, wydawnictwo literackie to wydało. Bardzo dziękuję panie profesorze. Dziękuję bardzo. Wydawatele z Zuzanią Piekutowską przygotowaliśmy dla państwa, realizował program Kamil Wróblewski. Informacje pani Maciej Zagrodzki zaprasza i będą do nocy później kolejne komentarze do wyborów amerykańskich. Dziwię to podgląd całej audycji wysłuchasz w aplikacji mobilnej Tok FM oraz na stronie tokfm.pl/audycje. Że do Brytyjczyków oferta specjalna teraz w sklepach Euro 50 cali Smart TV Samsung Wi-Fi za 2390 LED TV 32 cale Sharp za 799 smartfon Honor 4X 5,5 cala aparat 13 megapikseli za 599 laptop Asus procesor AMD A8 dysk 1000 za 1550 w sklepach Euro i na euro.com.pl. Mama, już jestem! Cześć, kochanie! Chcesz Kinder Mleczną Kanapkę? Tak! Lucia, a jak było w szkole? Niesamowicie! Kiedy rozwiązywałam zadanie przy tablicy, przez okno wleciał motyl! Był taki ogromny! Aż taki? Tak! Zdawał kredę, poleciał tak wysoko i zaczął na niebie rysować chmury! No to ładne rzeczy dzieją się na tych lekcjach! Kinder Mleczna Kanapka. Idealna na popołudniową przekąskę. Życzycie? Mała przerwa. Czyli, no, jak to się mówi, kiedy mamy ochotę na seks? Godzinę przed biorę tabletkę. Przygotowujemy kolację. Mam czas wyjść z psem. Nie, coś nam nie przeszkodzi i ciągle mamy ochotę. A zdarza się to rzadko. Daje nam się trafić do łóżka. Nie chcesz czekać godzinę. Stosuj regularnie suplement diety Pelenging. Zawarty w nim trybuchost restrictions pomaga sprawność seksualną. 9 na 10 mężczyzn jest zadowolonych z efektów niebieskiej tabletki Permenging. Permen bądź zawsze w męskiej formie. Liczba zadowolonych mężczyzn na podstawie badania Millward Brown wrzesień 2013. Głośniej, głośniej, bo właśnie markowe hity w Lidlu w atrakcyjnych cenach. To jest hit, więc musisz to usłyszeć. Już od czwartego krem do smarowania utelna tylko 6,99, a za 350 gramów. To naprawdę wyjątkowa cena, a 4,99 za opakowanie utelna. A ręcznika wyjątkowa wygląda w nawet jedynie 7,99 za opakowanie, tylko 7,99 za gigantyczne papierowe welfet. Metodę, która pozwalała złamać szczyt, natomiast Brytyjczycy mieli ogromny wkład w to, aby ten proces przygotowania do tych bon i enzymów doprowadzić na skalę masową. Ponieważ metody polskie pozwalały złamać szczyt, odczytać niektóre detale, natomiast nie pozwalały w ten sposób masowy i w krótkim czasie. Jaki wpływ na Polskę i Polaków będzie miał nowy prezydent Stanów Zjednoczonych po wyborach w USA? Czytaj dziś na gazeta.pl. Zagóra, Sarasa Mierz-Wartwal, to mieszkała emerytka. Jak co tydzień wsiadała do swojego auta i jechała do wnuczka z prędkością 30 km na godzinę. Raz zdarzyło jej się przyspieszyć do 40. Po wnuczek był chory, wjeżdżał w łóżeczku. Kupując bajki o niemieckiej emerytce, nie, słusznie, kup auto z prawdziwą historią i przebiegiem. Wjedź na www.dasweltauto.pl. Dasweld Auto. Samochody urwane, jakość gwarantowana. W pierwszym okresie, w 1939 roku, radio Tok FM, pierwsze radio informacyjne. Zagrożenie nieuchronne zdolną, że podzielimy się ze swoim dorobkiem z naszymi sojusznikami, z pierwszej kolejnością, a także z Wielką Brytanią. 16.40, Elżbieta Mazur, zapraszam. Po wygranej Donalda Trumpa głos zabiera prezydent Polski. Mam nadzieję, że sojusz polsko-amerykański będzie się umacniał, dlatego że podzielamy wspólne wartości. Mówił dziś Andrzej Duda, zaznaczył, że oczekuje na spotkanie z Trumpem, kiedy odpowiedział pozwólmy Trumpowi ochłonąć. Rodziny 17 ofiar katastrofy smoleńskiej przesłały
wysłały do prezydenta Dudy list z apelem o powstrzymanie ekshumacji ich bliskich w sprawach takich jak ekshumacja decyduje prokuratura, podkreślał dziś prezydent. Do końca roku prokuratura planuje 10 z 83 ekshumacji po to, by przeprowadzić ponowne sekcje zwłok. Ofiar katastrofy. Komisja śledcza w sprawie Amber Gold przesłuchuje pierwszych świadków. To prokuratorzy przed laty zajmujący się piramidą finansową. W tej sprawie prokuratura naruszyła wszystkie standardy postępowania, mówiła dziś szefowa komisji śledczej Małgorzata Wasserman. Ekwomensa chce od wiadomości TVP sprostowania nieprawdziwych informacji, że był współpracownikiem SB. Publiczna telewizja chce oddalenia tego pozwu. Dzisiaj sąd rozpoczął badanie sprawy i od razu odroczył ją do grudnia ze względu na wątpliwości, czy szefowa wiadomości jest właściwą osobą pozwaną w tej sprawie. Pełne wydanie informacji TOK FM o 17. Dociera do doma. Wieczorem i w nocy niemal wszędzie może padać deszcz ze śniegiem i śnieg. Do tego w okolicach Poznania, Torunia, Wrocławia i Krakowa pojawią się mgły. Nad morzem marznący deszcz, więc drogi na warunki na drogach trudne. I jeszcze temperatura tej nocy od minus 7 stopni w Zakopanem do minus 1 w Warszawie i we Wrocławiu. Radio TOK FM, pierwsze radio informacyjne. W takiej powszechnej świadomości, nazwijmy ją taką świadomością popkulturową. Nic się nie zmieni. To nawet Brytyjczycy, Amerykanie, nie zapominajmy nawet. Co się stało? Swoje zasługi. Maciej Zakrocki, dzień dobry. Dziś gościa ma czas. Co się stało? Przepisywać się będzie rolę tych, senator, którzy w jakiejś mierze też doprowadzili do... No, dzień dobry, panie redaktorze, i dzień dobry państwu. No oczywiście, przede wszystkim chciałbym z panem porozmawiać o tym wątku, który się wiąże z wyborem Donalda Trumpa na prezydenta Stanów Zjednoczonych, który chyba najbardziej w Polsce jest komentowany, czy dotyczy pewnego naszego niepokoju. Kwestia relacji Stanów Zjednoczonych z Sojuszem Północnoatlantyckim, poczuciem naszego bezpieczeństwa, bo wszyscy przywołują wypowiedź jeszcze jako kandydata na prezydenta Donalda Trumpa, który w pewnym sensie warunkował dalsze zaangażowanie Stanów Zjednoczonych w sojusz i właśnie w nasze bezpieczeństwo, tym, czy będziemy spełniali zobowiązania, czy płacili odpowiednio. Pan myśli, że on tak gadał, a teraz już tak nie będzie robił, jak mówił. To prezydent elekt Donald Trump jest wielką niewiadomą. Nie wiemy, jakie będą jego decyzje, bo też wcześniej nie dał się poznać jako polityk, nie pełnił żadnej funkcji publicznej, zajmował się własnym biznesem, w związku z tym nie ma doświadczenia ani w administracji stanowej, ani w administracji federalnej. Jest, powtórzę, jednym wielkim znakiem zapytania. Mam nadzieję, że przynajmniej część jego deklaracji, które padały w trakcie kampanii wyborczej, nie będzie przez niego samego realizowana. Posługiwania się tą maszyną. No właśnie, ale na przykład obecny minister obrony, pan Antoni Macierewicz, dzisiaj wypowiadając się na ten temat, powiedział, że Donald Trump na kongresie Polonii Amerykańskiej w Chicago podkreślił, że Polska jest najbliższym sojusznikiem Stanów Zjednoczonych i że Stany Zjednoczone nigdy nie porzucają swoich sojuszników. Czy tego typu wypowiedź naszego ministra dzisiaj pana uspokaja, że polskie bezpieczeństwo, wzmacnianie wschodniej flanki NATO, że to w ogóle nie ma żadnych zagrożeń, że tutaj te zobowiązania wcześniej podjęte przez Stany Zjednoczone i administrację amerykańską będą dochowane. Wolałbym dzisiaj rozmawiać na temat tej decyzji, którą podjęli Amerykanie, aniżeli na temat komentarzy, które pojawiają się w Polsce, bo jednak jest to decyzja elektryzująca, oprócz tego braku doświadczenia, o którym wspominałem, niektóre wypowiedzi, te, które pan dyrektor wcześniej przytoczył, dotyczące sojuszu międzynarodowych Ameryki, brzmiały bardzo niepokojąco. Pojawiły się takie komentarze, które mówiły o tym, że Donald Trump będzie rewidował dotychczasowe sojusze Stanów Zjednoczonych, także te azjatyckie wieloletnie z Japonią czy z Południową Koreą i będzie zmieniał relacje pomiędzy Ameryką a sojusznikami w ramach NATO. Mnie się wydaje, że z tych radykalnych wypowiedzi
okoliczności płacenia za obecność Stanów Zjednoczonych. To był polski wynalazek, który Donald Trump się wycofa, uratował istnienie zdrowie tego, że nie osłabi on dotychczasowe sojusze Stanów Zjednoczonych z głównymi partnerami zarówno w Europie, jak i na kontynencie azjatyckim. To by było bardzo długi, niepokojące i nie ukrywam tego, że z punktu widzenia Polski, polski prezydent, polski rząd powinni zrobić wszystko, żeby do takiej sytuacji nie dopuścić. Ale też jednak weźmy pod uwagę, że Trump ma trochę racji, mówiąc, że no tak nie może być. Nie wiadomo jeszcze, bo że to Stany Zjednoczone wpłacają na wydatki Sojuszu Północnoatlantyckiego 72% wszystkich kosztów, że średnie narodowe wydatki poszczególnych państw w Europie na wojsko to jest 1,4, że jest kilka państw jak Belgia, Czechy, Węgry, Włoch, Luksemburg, Słowenia, Hiszpania, które wydają mniej niż 1% rocznie na zbrojenia. No to rzeczywiście amerykańscy podatnicy mogą powiedzieć, no on ma rację, no nie możemy ciągle płacić na bezpieczeństwo Europy. Tylko, że do takiego dyskursu jesteśmy już przyzwyczajeni, bo od wielu lat była mowa o tym, że europejscy sojusznicy Stanów Zjednoczonych na to powinni wydawać więcej. Od wielu lat zarówno na poziomie prezydenckim, prezydent Obama, także jak i na poziomie sekretarzy stanu, sekretarzy obrony, były te wezwania partnerów europejskich, aby wzięli, aby kraje europejskie wzięły większą, znacznie większą odpowiedzialność za własne bezpieczeństwo. Tylko, że Donald Trump w kampanii wyborczej poszedł dalej, bo tak naprawdę wystawiał rachunek za obecność Stanów Zjednoczonych w tych kluczowych miejscach na świecie, jak Europa czy Azja Południowo-Wschodnia. Jeżeli partnerzy amerykańscy nie chcieliby przyjąć tego rachunku, to mówił o tym, że Stany Zjednoczone powinny, zacytuję z pamięci, pozwolić tym krajom bronić się samodzielnie, więc on szedł dalej, aniżeli wcześniej administracja amerykańska. Mam nadzieję, że to była retoryka wyborcza i że z tej retoryki, raz jeszcze powtórzę, Donald Trump jako prezydent się wycofa, że będzie oczekiwał większego udziału partnerów Ameryki w zapewnianiu wspólnego bezpieczeństwa. I że w związku z tym nie będzie wykraczał poza te ramy narysowane przez poprzednich. No ja wiem, że oczywiście dzisiaj jest trudno mówić właśnie, no też to podkreślam, że jest on dużo niewiadomą, no co będzie. Ale z drugiej strony, no rzeczywiście widać pewnego rodzaju niepokój w Europie. Przywódcy instytucji europejskich, jak Donald Tusk, czy Jean-Claude Juncker, czy Martin Schulz, we wszystkich swoich wystąpieniach cały czas powtarzają, liczymy, że współpraca transatlantycka będzie się rozwijała, że relacje między Stanami a Unią Europejską są kluczowym komponentem globalnej stabilności, tak mówił m.in. Martin Schulz. No więc jednak jest ten lęk i może niepotrzebnie właśnie ten lęk nakręcamy, no nie wiedząc jeszcze, co zrobi na Trump, a nieco już został kilka lat. Jest kilka innych powodów, dla których te oczekiwania Europejczyków są tak łatwo przyłączane do szybkich gratulacji. Po pierwsze, jednak Donald Trump w kampanii wyborczej uznawał przywództwo Władimira Putina, uznawał z admiracją. Trump jako człowiek biznesu ma naturalną skłonność do silnych przywódców, uważał ich za to było w godnych partnerów. To jest niepokojące, bo jednak poprzednia administracja, która w moim przekonaniu popełniła kilka błędów, przede wszystkim wycofując się, dokonując swoistego outsourcingu polityki zagranicznej z Waszyngtonu na rzecz partnerów europejskich, jeśli chodzi o wschodnią Europę, to jednak w sytuacjach krytycznych, takich rozstrzygających, stawiała sprawę jednoznacznie i prowadziła konsekwentną politykę sankcji.
to też możemy postawić pod w sobotę niedzielnym wydaniu Financial Times pojawił się olbrzymi materiał, który podsumowywał obawy elity amerykańskich odnośnie do powiązań otoczenia Trumpa, zaznaczam otoczenia Trumpa z niektórymi Rosjanami. To były też niepokojące sygnały. Jeśli do tego dodać ataki hakerskie na komputery Narodowego Komitetu Wyborczego Demokratów, czy też publikowanie na Twitterze e-maili z komputera Johna Podesty, czyli prawej ręki Hillary Clinton w jej kampanii wyborczej, które były atrybuowane przez szefów wywiadu i Departamentu Bezpieczeństwa Wewnętrznego do Rosji, to tych sygnałów było takich, powiedziałbym, pewnej wyrozumiałości ze strony Trumpa wobec działań Rosji było sporo. I dlatego też Europa, przynajmniej ta, która więcej ma do czynienia, bo leży bliżej Federacji Rosyjskiej i jej agresywnych działań w Europie Wschodniej, ma powody do tego, żeby w swoich gratulacjach przypominać o tym, że Amerykanie mają zobowiązania w stosunku do partnerów europejskich, z których nie wolno im się wycofać. Czy pana zdaniem, właściwie to się już mówiło, że nawet gdyby Hillary Clinton wygrała tą kwestię umowy o wolnym handlu Unii Europejskiej ze Stanami, może być tak jakoś przedłużana, to w przypadku Trumpa ono właśnie były pewnie oczekiwania, że przewidywania, że w ogóle do tej umowy nie dojdzie, czy rzeczywiście tak to pana zdaniem się wydarzy. Ja mam wrażenie, że w tym akurat zakresie Donald Trump będzie konsekwentny, to znaczy z no oczywiście to był to nie będzie umowy o tak wielkie, że partnerstwie transatlantyckim z Europą, podobnie jak nie będzie podpisania tego partnerstwa transpacyficznego, które już zostało wynegocjowane, a być może będzie podjęta próba renegocjacji tego porozumienia. Obawiam się także, że amerykańska administracja pod przewodnictwem prezydenta Trumpa będzie jednak starała się renegocjować umowę o wolnym handlu z Meksykiem i z Kanadą, czyli naftę. No i obawiam się także o przyszłość porozumienia z Iranem, które przez prezydenta Obamy było przedstawiane jako wielki sukces tamtej administracji, który doprowadził do uspokojenia sytuacji napięcia pomiędzy Teheranem, Waszyngtonem a państwami europejskimi. Wydaje mi się, że w tym zakresie będziemy mieli kilka takich, będziemy świadkami takich ruchów, które będą raczej destabilizować, aniżeli stabilizować współpracę z Federem. Frontu Wschodniego. Jak pana zdaniem jego zwycięstwo wpłynie na pozycje i szanse wyborcze takich ugrupowań jak chociażby Front Narodowy, czy innych ugrupowań jak Alternatywa dla Niemiec, w zbliżających się w Europie wyborach, czy nawet na dodatkowe wybory austriackie, wybory prezydenckie. To jeżeli w Ameryce wygrywa kandydat, który mówił o konieczności deportacji 11 milionów nielegalnych imigrantów, który mówił o nieprzyjmowaniu uchodźców muzułmańskich w Stanach Zjednoczonych, który postulował zbudowanie muru na granicy z Meksykiem, to siłą rzeczy jest to wiatr w żagle dla ugrupowań antyimigranckich, które widzą zagrożenie dla europejskiej tożsamości, ale też europejskiej stabilności w fali imigrantów z Afryki Północnej oraz z Bliskiego Wschodu. Myślę sobie także, że w Stanach Zjednoczonych skończyła się pewna epoka politycznej poprawności, no bo jeżeli wybory wygrywa ktoś, kto konsekwentnie odmawia ujawnienia swoich dokumentów finansowych, ktoś, kto komu zarzucano, pokazując dowody, lekceważenie wobec kobiet albo wręcz molestowanie seksualne kobiet, to te podstawy amerykańskiej politycznej poprawności zostały już
Zjednoczonych, myślę, że także europejska polityczna poprawność, ciekawych czasach staje się właściwie przekleństwem, stan wiedzy, można tak powiedzieć, z dnia na dzień. Na temat sił zbrojnych i armii czerwonej. Ja nie jestem aż tak radykalny jak pan redaktor, ale niewątpliwie skończyła się pewna epoka, przyzwyczaiły nas epoka wartości, która przyzwyczaiła nas ostatnie ćwierćwiecze obecności w kulturze Zachodu. Zaczyna się okres niepewności, większej niestabilności i przewartościowania tych wartości, które legły u podstaw organizacji, w których Zachód się mieści, takich jak NATO, Unia Europejska, czy wreszcie amerykańska demokracja. No tak, to mi się znowu takie powiedzenie przypomniało, chyba na misjetarze, że stawiając stopę, nie wiesz, czy stoisz na ziarnach, czy stoisz w czoło. Miejmy nadzieję, że jednak na ziarnach. Bardzo dziękuję. Pan senator, gościem audycji, co się stało. Dziękuję również. Bardzo za chwilę informacje. Dobrze wam po nich magazyn reporterów i bardzo znowu. Co się stało? Nie bawiłbym się tutaj. Całej audycji wysłuchasz w aplikacji mobilnej TOK FM oraz na stronie tok.fm.pl / audycje. Natomiast Donald John Trump, telewizyjny celebryta, przedsiębiorca, miliarder, właściciel licznych nieruchomości, zostanie 45. prezydentem Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej. To dlatego dzisiejszy program Los Polandos, nie polski punkt widzenia, to amerykański punkt widzenia. A gośćmi będą Amerykanie mieszkający w Polsce. Zaczynamy jak komputery w cenie jednego. Kupując laptop lub komputer z procesorem Intel Core i5 lub i7. Reklama. Komputer Ciano Simsic otrzymasz w bezstawie. Ma świętego Marcina najlepsza gęsina. Teraz w Kauflandzie gęś kosztuje 9,99.